O jest. No popatrz. No popatrz, jaki pech. Wczoraj okaz zdrowia, jak mamy tę wycieczkę z mamusią, to... No, jakoś, wiesz, no nie wiem, co się stało, no tak nagle mnie złapało, to, ale to ból jest, powiem ci. Ale przynajmniej ci te nerwy przeszły, co? Nie? Że koledzy ze studiów przyjeżdżają, a ty z babami do spa, co? Tak, przeszły mi nerwy, no ale nie, jedźcie. Ale to możemy... Odwołamy. Co? Nie, jedźcie. Ale mamusia się nie obrazi. Ja też się o nie obrażę, jedźcie, naprawdę. Dobrze, to zadzwoń do doktora. Do doktora. I nie zapomnij wyłączyć rosołu. Nie zapomnę. Dobra, wyłączyć rosół, zadzwonić. No to już, pa. Dzwonię do niego od razu, żebyś tam... Nie mówiła, kurde. Halo? Panie doktorze, otóż okazało się, że mam wolną chatę, ko chłopaki, zapraszam! Dziś wiem, życie cudem jest. Tak, Dareniu, już Dareczku, siadaj. Jurek! Nagroda za najlepszą rolę męską schorowanego męża. Trafia do... Romka Kiśla! No. Dziękuję Akademii za nagrodę. No kochani, no siadajcie, Boże, 10 chudych lat. A ty proszę, no, Jureczek, cyk, pyk. Nie, chłopaki, przepraszam was bardzo, ja się muszę zdrzemnąć, ja mam małe dzieci, wiecie jak jest. No ale co? Ja nie spałem już 3 lata. Ale Jureczku, to ile masz tych dzieci? 3. No. 2 chłopców, 2 dziewczyny. To 4. 4. Bardzo możliwe, no. Proszę was, proszę. Dobra, kurde. Dobra impreza, jednemu film już się urwał. No. Jak na nas, to jest świetnie. Darunia. Ja też nie piję, wiesz? Dziękuję. Mi nie lej. Darunia? Co? Nie takiego cię znam, nie takiego cię szanuję, Darek, no. No ale przecież ty nie pijesz? No nie piję, no. Jezu, pamiętasz go? No pamiętasz, jak nawalony co roku w zimę, jak stodoła nawalony z 2. piętra w śnieg na główkę skakał, no. I ty nie pijesz, no Daru. No to raz za bardzo pomieszałem, no. Co, wódkę z piwem? Nie, zimę z latem. Złamał 3 kości udowe. No. Jak 3? No tak, 2 swoje i 1 przechadzającego akurat się listonosza. A skąd ty to wszystko wiesz? No bo ja byłem listonoszem. Załatwił mnie kuźwa polecony z 2. piętra. Ale przeprosiłem. Daj spokój. No. I od tamtej pory nie piję. No. A ja zacząłem pić. O, to jest bardzo dobra... Ale, panowie, tak? To nie jest tak. To nie jest tak, że ja nic, bo panowie, ja przerzuciłem się na coś specjalnego. Na takie specjalne ciasteczka. O. Ale... No, ale... Mówię na nie Roberciki. A czemu Roberciki? Bo kopią jak Lewandowski. No dobrze, no to są tako. Najpierw to pieczesz, potem smażysz, potem podgotowujesz. Robercik, to chyba transfer był, bo to puste jest, no. Co ty mi tu? Maciuś? A jak w samochodzie jadłeś ciastka, to jadłeś z czekoladą czy bez? Bez? Mówiłem, nie zjadaj bez! Zrozumiałem, nie gadaj, bierz! Nie zjadaj bez! Nie gadaj, bierz! Nie zjadaj bez! Nie gadaj, bierz! Nie, no przecież zjadłeś ciastka dla 6 osób, ciastka fazowe! Stary, przecież ty zaraz będziesz miał taką banię, że... Ja pierdziele. Ale dobrze się czuję! Dobrze się czujesz! Ty Gagarin, ty jesteś już w kosmosie! Ty będziesz niedługo łazikiem na Marsie! Ja pierdziele. No jak, no ale... ten, no dobrze jest, tak? Tak, dobrze. Dobrze jest? Dobrze. No co, 2 razy 2?
4. No, a. No, no to pijemy. To, jak... No, tak, tak, teraz jest 4, a zaraz będzie 44. Co? No nie gadaj, lejemy, lejemy. Nie, le! Jemu nie lej, przecież on wybuchnie! On ma taką banię po tym, za 3 minuty się zacznie, że on wybuchnie! Ja pierdzie. Ale mi zlot, no. No to co, sam będę pił, no ludzie, no. Sąsiedzie! Dzień dobry, bo ja tak przez ścianę usłyszałem dźwięk otwieranej flaszeczki, nie? To pomyślałem. No? No w ogóle nie myślałem. Jestem, no jestem. Jestem. No to no. Nigdy się nie cieszyłem tak bardzo na widok sąsiada. No. Oczywiście, sąsiedzie, nie przychodzę z pustymi rękami. To jest porządny człowiek. Proszę bardzo. Dobra, dzisiaj sąsiadowi no. Wybaczę. Proszę bardzo. A co to za okazja? To, no, 10 lat po studiach. Spotkanie, żeśmy się tyle nie widzieli. Tak, no widzę. I rycerz przyjechał. Co? Jaki rycerz? No, Zawiecha Czarny. Nie, on ma dzieci 2000 plus. No, bogaty człowiek. Trudno, on się bawi gdzie indziej. No co? Za spotkanie. Za spotkanie. No. Tak, je, no. A koledzy? No, koledzy, no, ławka rezerwowych, no. Po Lewandowskim. To jak u mnie na budowie. Co? Bóg macha łopatą, a reszta patrzy. No trudno. Sąsiedzie, to proszę. Po mojemu, tak. Jak? Cement, miarka, betoniarka i... I? Niech się kręci. Niech się kręci. No. Darek! Co? Oni wypili, a mi się zrobiło gorąco w brzusiu. Nie. Aha. Dobra, dwa razy dwa. W twym nosie pasą się kozy miłości. Co już się za... No już się zaczęło! Słyszałeś? Słyszałem! Co się pasie? Co się pasie? Kozy miłości! Tu! Mówiłem? Mówiłem jak to działa? Mówiłem? Przepraszam. Z ciekawości zapytam. Tak. A panowie co studiowali? Polonistyka. Odważnie! No. No co odważnie? Normalnie. No. Normalnie, bo nawet jeden z nas pracuje w zawodzie. No. Z całego roku, jeden. No. No. Jest listonoszem. To jest zawód polonisty? No co, oczywiście. Literaturę roznosi. Lirykę, epikę, no i teraz głównie emerytury, czyli dramat. No, ale... Maciuś. Maciuś. Dobrze mówię? Dobrze mówię? Jestem gołębiem. Kuźwa! Chyba pocztowym. To ja miałem być gołębiem. Ja miałem być gołębiem. Co zrobię? Jezus, cicho. To jest kot od drzwi. Otwierane drzwi na dole do klatki. No i co? Tylko żona zna kot, no. Chowaj się, kurde, do łazienki. Jezus, człowieku, do tego. Do łazienki. Jurek, wstawaj. Do łazienki. Maciek, ty te... Nie, Maciek. Zapomniałem. Rosół. Do rosołu. Do kuchni. Do rosołu. No, Jurek, co ty robisz? Kuźwa, chowaj pan to. Ja raz byłem w cyrku, to tyle się nie działo. No, a małpa dopiero przyjdzie, panie. No. Szybko, weź go pan. Jezus Maria. Niespodzianka. Nie mogłeś mnie tak zostawić. No. My? To znaczy, a gdzie mamusia? A w łazience. A co się stało, że sąsiad u nas? Dzień dobry. Wpadłem pożyczyć flaszeczkę. A co to za okazja? Piątek. Ludzie! Nie. W łazience znalazłam włamywacza! Puść mnie, kobieto! Weź mnie! To też jest! Jeszcze z taką parszywą mordą! Na siebie popatrz! Mama, przestań! Przecież to sąsiad! No, mamusiu! Sąsiad? Jezu, przepraszam, kochanieńki, ty ratuj przed tym dziwolągiem piękną, delikatną nie. kobietę. Ja nie mam plenipotencji. Oj masz, oj masz. Oj Najtec i włamywacze spoczęce. Do rosołu. Do rosołu.
stało? Pierdziele, nagrywam, będzie hit na YouTube. Ludzie, zróbcie coś, ja jestem za stara, żeby umierać. Spokojnie, mamusiu. Nie wyłamywacze. A kto? Mamusia nie widzi, co tutaj się odbywa. Roman sobie organizuje z kolegami gejowskie party. Nie. Co ty gadasz, kochanie, no? Nie. O czym ty mówisz? Jak mogłam być tak ślepa? To jest nie Bruksela. Jak mogłam być tak ślepa? Idę odwieźć mamusię. Jak wrócę, macie tu nie być. Mamusia? A sąsiad jeszcze to wszystko kręci. Nie no, rozładował się. Rozładował. Jezus, co to? SMS, ja pierdzielę. O matko. Musiałam pozbyć się mamusi. Przyjadę z koleżankami. Poczekajcie na nas z orgią. Nie, panowie, dziękuję, do widzenia, to jest moja żona, Wynocha, dzięki, to się... Nie, kolego. Co? My jesteśmy polonistami, tak? Jesteśmy czy nie? No to... I nam takie rzeczy się nie zdarzają, rozumiesz? To jest jedyna okazja, rozbierać się! Maciek, dobrze mówię? No powiedz coś! Jestem Spartaku! Nie no, ja idę! O, jeden porządny sąsiad, dziękuję! Po kamerę idę! Dorosą! 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 Proszę. O, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Andrzej Parzybut. Ten Parzybut. Pani wzywała mnie do szkoły. Aha, to pan jest ojcem Pawełka, tak? Tak. Znaczy się, ja testów nie robiłem. Ale w sumie to nie mam podstaw, żeby wątpić w wierność żony. Zresztą ona to taka brzydka, że ty by musiał się trafić albo ślepy, albo bez gustu. Tak... Panie Parzybut, ja uczę pana syna plastyki. No właśnie widzę, że pani to takie dzieło sztuki. Ale nie, że Rubens. Nie, absolutnie nie sugeruję, że pani jest gruba. Bo pani nie jest gruba. Co najwyżej lekko utyta. No to znaczy, taka ani gruba, ani chuda. Taka jak moja żona, tylko z gęby ładna. Panie Parzybut, ja wezwałam pana w związku z pracą domową Pawła. Ojej... Jak chciała pani pracę pochwalić, to wystarczyło zadzwonić. Chłopak się postarał, sam pracę narysował. Znaczy, jak trzeba, to ja przyjadę. I przecież chętnie posłucham, co tam pani ma do powiedzenia o tej pracy, którą sam narysował. Panie Parzybut, no właśnie przyznam szczerze, że to nie wygląda na pracę dziewięciolatka. No wiem. Pewnie ktoś coś w dokumentach pomylił. W jakich dokumentach? Dzieciaka. I on ma więcej niż 9 lat. Bo ja się pani przyznam, że ja na pępkowym to trochę zachlałem. I zapomniałem gnoja do urzędu zgłosić. A to pępkowe nam się przeciągnęło tak z pół roku do 2 lat. I to w ogóle jest wcześniak. Jaki wcześniak? No wcześniak, za wcześnie się urodził. Bo myśmy z żoną planowali go po ślubie, a on się urodził przed ślubem. Tak 3 lata przed. No to on bardziej ma 14. A wie pan co, no ja też tak już 14 lat pracuję w tym zawodzie, jeszcze czegoś takiego nie widziałam. No ja też. No bo ja przecież nie brałem udziału w powstaniu tej pracy, nie? No mój udział to się ograniczył do tego, że zamknąłem gnoja w pokoju i mówię, siedź na na dumnym miejscu artysty, aż ci dupa ścierpnie i maluj. No i on tam siedział. O, proszę panią, ile on tam siedział? No właśnie, ile? Godzinę. Godzinę? To by było mało. 2 godziny, 3 godziny, 4 godziny. Potem tylko krótka przerwa na siku, fajkę. I potem dopracowywał, domalowywał, dokańczał. I wyszło takie coś. Ale pana nie dziwi, że po 4 godzinach
syn właśnie namalował taką pracę? No dziwi. O proszę pani, jak ja byłem zdziwiony. Jakby Andrzej Duda jakąś ustawę zawetował. I długopis do kosza wypierdolił. Ja... Ja wiem, że pani trudno w to uwierzyć, ale Bóg mi świadkiem, że syn sam tę pracę namalował. Klnę się. Przepraszam, co pan robi? Klnę się. Parzybut, ty chuju. Się sklnąłem. Panie Parzybut, bo chyba się nie rozumiemy. Chodzi o to, że ta praca nie wygląda jak praca trzecioklasisty. Ja wiem, dlaczego pani wątpi. Tak? Gnduj się nie podpisał. No właśnie się podpisał. Napisał syn. Trochę takie dziwne, nie? Nie no, dziwne to było, jakby napisał ojciec. Albo Andrzej, albo ja. A w ogóle dziwne to było, jakby napisał córka. Chociaż nie, żeby pani nie pomyślała, że ja nie jestem tolerancyjny. Ja jestem tolerancyjny. Jak ten? Naprawdę jestem tolerancyjny. Chcecie, to możecie mu w szkole dawać te tabletki na zmianę płci. On tam po matce wszystko zeżre. Byleby na protesty nie chodził, bo nie chce potem córki w więzieniu odwiedzać. Jakiej znowu córki? No mojej córki, artystki tej, co sama tę pracę namalowała. Ale przecież pan ma syna. Na razie tak, ale jak się okaże córką, to córkę pokocham jak syna. Nie. Dobrze, panie Parzybut, wróćmy do tej pracy. Chcę się do niej wracać. Przyzna pani, robi wrażenie, nie? Panie Parzybut, bo chyba się za bardzo nie rozumiemy. To naprawdę nie wygląda jak praca namalowana ręką 9-latka. A niby kogo? No najwyżej 4-latka. Co? 4-latka? Tak, 4-latka i to co najwyżej. Ale przecież mi aż ręka bolała. Co? Od kazania mu siedzieć na dupie i rysować. Jak 4-latka. No 4-latka, no. Panie Parzybut, dziecko 9-letnie już powinno pewnie trzymać kredkę lub pędzelek. No. Praca powinna coś przedstawiać, no. Mieć jakąś wizję artystyczną. No. Praca Pawełka to są jakieś bazgroły, no. Jest tak prymitywna, że dzieci w przedszkolu by się jej wstydziły. Pani sama jest prymitywna. Przecież tam domek jest i słonko. A widziała pani kota na płocie? I słonko się uśmiecha? Moim zdaniem to dziecko, to dzieło jest wybitne. No, wybitne, jeżeli chodzi o poziom nieudolności. Panie Parzybut, niech mnie pan zrozumie. Chodzi o to, że ja się martwię. Bardzo się martwię. Przecież pracuję z Pawełkiem na co dzień, tak? On świetne prace robi. Ja tutaj wyczuwam jakieś uwstecznienie. Tak, uwstecznienie. A przecież słonko się uśmiecha do świata. Radosne przesłanie im przesyła. No. Panie Parzybut, spodziewałam się tego, że pan powie, że się nie zna. Bo się pani nie zna. Że to ma jakieś widzimisię. No bo pani widzimisię, a kota na płocie pani nie widziała. Dlatego postanowiłam skonsultować się z kolegą. A, z kolegą, tam pewnie w kantorku rikitiki. Nie, akurat on skoczył. Historię sztuki. Tak, i co ma historia do plastyki? On wyjedzie z jakimś Kazimierzem Wielkim, a się na słonku i na kocie nawet nie zna, głupek. Nie, to naprawdę nie ma sensu. Ja jaką może zaproszę? Jasiu. Tak, Jasiu, imię z kawałów i wielkim i specjalistą. Jasiu. Tak, Haniu, jestem. Mógłbym cię... Tak, dzień dobry panu. Jasiu, pozwól. I z takim grubym pani rikitiki robi? Pani... Pani Jasiu. Musi na nim, bo tak to panią zmiażdży. Proszę, o co chodzi? Nie wiem, Jasiu. Chodzi o to, że to jest pan Parzybut. Bardzo mi miło. Piersi to nawet ma większe od pani. Przepraszam pana bardzo, to... Pozwól, że ci przedstawię. To jest pan Parzybut? Ten to Rubens, no nie powiem. Chodzi o to, że to jest właśnie ojciec ucznia od tej pracy. A, od tej pracy. Tak. To może ja mam parę słów, tak jak mnie prosiłeś, prawda? No, panie Parzybut, no co ja mogę powiedzieć o tej pracy? No autor tej pracy to zdolności manualne ma co najwyżej 4-latka. Tak, chyba ty. No ale niech pan posłucha, no kontury krzywe. Nie ma takiego słowa kontury, są konfitury. Co? A krzywo to ty sikasz. Pani Parzybut, to co pan, niech pan waży słowa, no to chodzi o to, że kolory nie trzymają się konturu. A ty nie trzymasz moczu, bo jesteś stary. Chodzi mi o to, że autor no, najwyraźniej nie ćwiczył ręki, no. Tak, chyba ty nie ćwiczyłeś. Autor bardzo dużo rękę ćwiczył, nawet lewą. Co? No, widocznie trzeba więcej pracować z ręką, no. Nie da się więcej, bo to zdrętwieje. Co? Zresztą nie tylko o rękę chodzi, prawda, Haniu? O mózg, tak. prawda? No. Mózgu to ty nie masz, wiesz? Proszę, to jest szkoła!
Chodzi o to, że przekaz jest taki jakiś miałki, no prymitywny, no poziom umysłowy autora oceniam, no co najwyżej na czterolatka, no, no prawda? No niestety, no poziom małego dziecka, no to tu... To, tak. To jak tak, to mój syn nie będzie do ciebie chodził na plac, tylko bo jesteś stara, głupia i brzydka, z naciskiem na gruba, a nie parzybut, no. Wy jesteście głupki i się nie znacie, a to dzieło jest wybitne. Tak? To nazywa pan dziełem wybitnym? A kuta widziałeś, głupku? No nie mogę. Panie parzybut, wydaje mi się, że ta dyskusja naprawdę nie ma sensu. No i co ja mam temu biednemu dziecku w domu powiedzieć? Że to jest wyjątkowej maści gówno. Trzymać to. Panie parzybut. Czemu pan ryczy? Bo ja już wiem, jak to zaboli mojego syna. Syna? Czy aby na pewno syna? Czy autora tej pracy? Wie pan co? Naprawdę, niech pan pójdzie do domu, niech naprawdę emocje... No właśnie nie mogę iść do domu. Dlaczego? Bo jeszcze muszę iść do tego faceta od techniki, głupka. Po co? No bo ostatnio mój syn sam zrobił karmnik i wczoraj zginęło 10 sikorek.